Magdalena Chraniuk, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie w programie kulturalnym, w pierwszym programie studyjnym w roku 2019. Szanowni Państwo, dzisiaj moi i Państwa goście o dobrych, tylko dobrych informacjach. Witam bardzo serdecznie przedstawicieli sekcji brydżowej Spółdzielni Mieszkaniowej Górczewska. Jest z nami pan Andrzej Chyliński. Tak, i pan Grzegorz Kujszczyk. Dzień dobry. Szanowni Państwo, jak już rozpoczęliśmy, w zasadzie rozpoczęłam te nasze informacje kulturalne tą dobrą wiadomością, to nie ukrywajmy jej dłużej. Panie Andrzeju, co panów sprowadza, czym możemy się pochwalić, czym możecie Państwo się pochwalić w tym nowym roku 2019, co zmobilizuje brydżystów, tych, którzy nie grali, żeby przyszli do Państwa? Dzień dobry Państwu. Rzeczywiście mamy kilka nowych dobrych wiadomości. Gramy od jakiegoś czasu w klubie mieszkańca brydża, na które to zawody często przychodzi kilkanaście osób. Chcemy zwiększyć trochę tą liczbę. To zwiększenie jest możliwe również dzięki temu, że postaraliśmy się o nowe takie środowisko, w którym ta gra w brydża będzie się odbywała. Udało nam się zorganizować sponsora, który zechce nam sfinansować zakup kilku urządzeń, takich tabletopodobnych, na których będziemy ewidencjonowali wyniki poszczególnych rozdań gry w brydża porównawczego i dzięki oprogramowaniu będziemy mogli te wyniki natychmiast po zakończeniu rozgrywek publikować w postaci drukowanej, a również udostępniać w internecie. Dzięki temu każdy będzie mógł porównać sobie tą własną rozgrywkę z tym, jak grali inni. Druga rzecz, którą chcielibyśmy zrealizować, to postanowiliśmy zorganizować kilka szkoleń dla osób, które chciałyby podnieść swoje kwalifikacje albo po prostu nauczyć się gry w brydża. Również dla tych, którzy dłuższą przerwę w tym grze w brydża odnotowali. W tym celu od 23 stycznia w klubie mieszkańca przy Droszewskiego 5 będziemy co tydzień do końca lutego realizowali takie warsztaty, na których będzie można przypomnieć sobie wiadomości brydżowe albo poznać pewne nowe umiejętności brydżowe. Czyli 23 stycznia, Szanowni Państwo, to jest środa i w każdą środę do końca lutego, tak jak powiedział pan Andrzej, możecie Państwo przyjść. Serdecznie zapraszamy wszystkich seniorów z osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Górczewska, bo to tak naprawdę do nich jest adresowany i ten warsztat, i ten cały program, te wszystkie turnieje. Czyli uczymy się, warsztatujemy się w środy, od 17, natomiast w piątki to są te turnieje, w których też ci, którzy przyjdą po raz pierwszy, mogą spróbować swoich sił. Oferujemy również osobom, które mają trudność w znalezieniu stałego partnera, żeby spróbowały skorzystać z osób, które są dostępne jakby w klubie i spróbować zagrać w jakiejś parze. Może takie nowe pary też powstaną. Szanowni Państwo, tych spotkań warsztatowych będzie aż 6. Rozpoczynamy 23 stycznia. Tematyka szkolenia, myślę, jest bardzo interesująca dla tych, którzy grywali, ale dla tych, którzy chcą spróbować. Kurs brydża dla początkujących, więc tak naprawdę obecność obowiązkowa. Ci, którzy mają wolny czas w środę po południu od godziny 17 do 18. Sekcja brydża Spółdzielni Mieszkaniowej Górczewska, przedstawiciele dzisiaj w naszym studiu, ale też będą obecni tego 23 stycznia i pokażą Państwu, z czym to się je. Szanowni Państwo, Szanowni Panowie, ruszyła strona internetowa sekcji brydżowej. Każdy może na nią wejść. smgbridge.pl jest do Państwa dyspozycji. Adres mailowy również. Panie Grzegorzu, trochę na ten temat, bo tak naprawdę sekcja brydżowa nie funkcjonowałaby i nie powstałaby dzięki mieszkańcom, dzięki Państwu, którzy się w to aktywnie włączyli. To Państwo pozyskujecie granty na ten temat, ale też tak jakby była potrzebna spółdzielnia mieszkaniowa, tak? I jej zaplecze techniczne. Oczywiście, że tak. Pomoc spółdzielni jest tu niezwykle istotna. To zaplecze lokalowe przede wszystkim, które mamy, jak również techniczne, czyli jakiś tam drobny sprzęt, który wcześniej został zakupiony na potrzeby brydżystów, to wszystko zostało nam udostępnione i na tym w tej chwili bazujemy. Oczywiście to, co pan Andrzej mówi, umożliwi nam wprowadzenie nowej jakości w zakresie obsługi
gry w brydża. Szkolenia są jakby odrębnym elementem, te warsztaty, które pomogą podnieść pewne kwalifikacje, nauczyć czegoś chętnych. Natomiast no, tu na pewno bez spółdzielni by się to nie odbyło. Ta strona ma umożliwić pozyskiwanie informacji o naszych działaniach, o naszych szkoleniach, jak również jednym z głównych elementów będzie podawanie wyników poszczególnych turniejów na bazie sprzętu właśnie zakopionego w wyniku tego realizacji tego minigrantu i pozwoli to na po pierwsze przedstawienie wyników turnieju, po drugie poszczególnych rozdań z rejestracją, z analizą rozdań komputerową, która informuje o tym, w jakim kontrakt w danym rozdaniu powinien być realizowany. To wszystko uatrakcyjni po prostu tą ofertę klubu, dlatego że... Wcześniej to się liczyło na piechotę, jak to się... Wcześniej się liczyło na piechotę, poza tym dostęp do tych informacji był bardzo ograniczony. No, takie, powiedzmy, obserwacje były ostatnio, pamiętam, możliwe w 72 roku na Mistrzostwach Europy w Warszawie, ale to już jest odległa historia. Natomiast tutaj wprowadzamy nową jakość, nowe technologie po to, żeby po prostu uatrakcyjnić tą grę. No i tutaj liczymy dalej na pomoc spółdzielni, na poparcie całego projektu. Jaka Państwu jest potrzebna pomoc, może tak, ze strony spółdzielni? No, na pewno utrzymanie samego lokalu na jakimś poziomie, żeby po prostu można to było realizować. Potrzebne nam będzie na pewno wsparcie finansowe, jakieś tam być może nieduże, ale na pewno będzie konieczne. Będzie potrzebne dla dalszego rozwoju, bo myślimy również o perspektywach jakichś, żeby robić na poziomie warszawskim, mazowieckim jakieś okresowe turnieje, co miesiąc, może co kwartał. Tu zobaczymy jeszcze, ale przygotowujemy się do tego rozwiązania i będziemy chcieli te elementy realizować. No dzisiaj już możemy powiedzieć o tym, że na pewno osoby, które grają w tym naszym klubie, już grają, no noszą pewne sukcesy, bo jest taki cykl turniejów Wigor Umysłu. Prowadzony tutaj turnieje w miejscowym urzędzie dzielnicy Bemowo. I no nie ukrywajmy, że osoby, które są związane z tym klubem mieszkańca, w pierwszej 50 jest takich osób bodajże, o ile dobrze pamiętam, 17 czy coś takiego. Więc na pewno uzyskujemy niezłe wyniki. Godnie reprezentują sekcję brydżową. W skali oczywiście dzielnicowej, może nie aż tam warszawskiej. Natomiast no, będziemy walczyć dalej z przeciwnościami losu, żeby osiągać jeszcze lepsze wyniki oczywiście. Panowie tak skromnie mówią, że tutaj, tutaj są takie delikatne wyniki, ale ja chciałam przypomnieć, że ten brycz naprawdę siłą stoi, bo przypomnijmy sobie turniej, który odbył się w połowie roku, gdzie naprawdę we wrześniu, tak. I tam była bardzo, bardzo duży odzew społeczeństwa starszego, tak? Bo 40 par? Ponad 40 par było, rzeczywiście. Szanowni Państwo, to nie jest 10 osób, to nie jest 9 osób, dla których są prowadzone zajęcia, ale na taki turniej zgłosiło się 40 par. To jest bardzo dużo osób, tak? No tam przyłożyliśmy się, jeśli można powiedzieć, organizacyjnie, bo ranga tego turnieju została tam podniesiona do Grand Prix Mazowsza. Czyli wiele osób przyjechało tu zagrać, żeby po prostu wziąć udział w punktacji związanej z Grand Prix Mazowsza. Ale to były również pierwsze mistrzostwa Bemowa. Było to również związane z 35-leciem spółdzielni w jakiś sposób. No dalej kolejne mistrzostwa Bemowa będziemy chcieli pod koniec roku zrealizować. Ja jeszcze chciałbym wrócić tylko na chwilę do minigrantu, który realizuje pan Andrzej. No, on jest realizowany ze środków miasta, ale przy dużym udziale i dużej pomocy Fundacji Ogólnopolskiego Porozumienia Uniwersytetów III wieku. I ten cały migrant jest adresowany oczywiście do osób III wieku. I w związku z tym no, będziemy mogli to zrealizować dzięki temu wkładowi pracy pana Andrzeja. I jest to jakby taki pana Andrzeja i nasz wkład
w rozwój tego brydża w tym klubie mieszkańców. Szanowni Państwo, jako tak na koniec, żeby zachęcić i przypomnieć oczywiście, że 23 stycznia w środę wszystko tak naprawdę się rozpoczyna, bo i warsztaty co środa, i turnieje piątkowe również. Do Panów mam pytanie. Ja myślę, że ono już się wielokrotnie pojawiało, jak odpytujemy Panów przy okazji różnych wywiadów, ale dlaczego warto właśnie, będąc seniorem, czy zacząć, czy sobie przypomnieć grę w brydża, Panie Andrzeju? Jaka magia jest w tym brydżu? Dla każdej osoby, która grała w brydża, te wrażenia, które pozostają po udanych rozdaniach, są w zasadzie niezapomniane, tak można by powiedzieć. Jeszcze większą przyjemność grającym w brydża przynosi satysfakcja z tego, że udało się zagrać w sposób skuteczny przeciwko znajomym, którzy próbowali przeszkodzić nam w zrealizowaniu takiego kontraktu. Poza tym brydż ma znane już inne zalety, prawda? Wzmacnia pamięć doskonale, zmusza w zasadzie do tego, żeby ta pamięć nieustannie była testowana. Pozwala utrzymać taką dużą sprawność w zakresie logicznego wnioskowania, pod warunkiem, że się trochę doskonali te swoje umiejętności i między innymi dlatego chcemy nawiązać do takich przypomnienia pewnych zagadnień, jak grać w brydża na tych szkoleniach, na tych warsztatach. A ja jeszcze mam takie pytanie do Pana Grzegorza, bo też na pewno są oponenci gry w brydża, mówią, że to już jest za późno, żeby zacząć, tak, będąc seniorem, że tak naprawdę nie jest to do przejścia, te logiczne myślenie. Czy w historii Pana gry w brydża pojawiła się taka osoba, która rzeczywiście była sceptycznie nastawiona, przyszła, popatrzyła, spróbowała, a dzisiaj jest zagorzałym zwolennikiem brydża? No na pewno takich osób znalazłbym wiele, bo gram dosyć długo w tego brydża i historycznie rzecz biorąc, ponieważ zaczynałem w latach, końcówka lat 60. W związku z tym ubiegłego wieku oczywiście. W związku z tym no, tych osób, które są zagorzałymi zwolennikami gry w brydża, na początku były sceptyczne, jest wiele. Tutaj no, brydż daje wiele możliwości rozwojowych umysłu, ćwiczenia umysłu. To kiedyś już wspominałem w jednej z naszych rozmów o tym, że to działa wręcz opóźniająco na pewne schorzenia związane z utratą pamięci i tak dalej. A to są kobiety czy mężczyźni, ci, którzy są zwolennikami i przeciwnikami? Znaczy, większość mamy mężczyzn, kobiety bardzo są mile widziane również w tych. Ale jak grają, to są dobre, bo tak też do pani seniorek adresujemy to zaproszenie, żeby przyszły. Może to jest taka właściwość, że w zasadzie nie zależy od płci, że liczą się chęci i czerpanie pewnej przyjemności z tego, że doskonali się swoje umiejętności. Nie ma ograniczeń w zasadzie wiekowych, czyli można zacząć bardzo wcześnie. Ja osobiście mogę sobie, przypominam sobie, w jaki sposób sam zaczynałem grać w brydża. To było w liceum w 8 klasie, tak się to wówczas odbywało. Koleżanka pokazała nam, jak się to gra i pokazała nam, na czym polega impas. Dla wtajemniczonych jest to dość łatwe zagranie. Na mnie zrobiło takie wrażenie, że od tamtej pory regularnie staram się grać w brydża, aczkolwiek miałem rzeczywiście kilkanaście lat przerwy. Ale można wrócić do tego brydża i brydża pokochać, jak na początku. Tak, jeszcze chciałem dodać jedną rzecz taką drobną, żeśmy zapomnieli tu wspomnieć z Andrzejem o tym, że w wyniku tych szkoleń, tych warsztatów, które będziemy prowadzili od 23, będą przeprowadzane turnieje i dla zwycięzców, dla osiągających dobre wyniki w wyniku tych turniejów, przewidziane mamy nagrody książkowe o tematyce brydżowej, ale to dla uczestników szkolenia, więc zapraszamy. A ja jeszcze tylko chciałam zapytać, na jaką grupę jesteście Panowie przygotowani? Bo mamy nadzieję, że to nasze zaproszenie trafi do wielu odbiorców i rzeczywiście te popołudnia zamiast spędzać w taki, można powiedzieć, mało aktywny sposób, seniorzy przyjdą do Państwa. Dzisiaj możemy sobie powiedzieć o tym, że w sali, którą mamy przygotowaną do tego, zmieści się nam od 10 na górę 20 osób.
Jest to sala klubu mieszkańca, natomiast... Przy Doroszewskiego 5. Mhm. Natomiast jeżeli zainteresowanie będzie większe, no spróbujemy się przenieść do większego klubu i wtedy prowadzić to w szerszym zakresie, czyli w klubie nowym byśmy to prowadzili, bo tam jest znacznie większe sale, które pozwolą na rozwijanie tego przedsięwzięcia. Czy można napisać na maila do Państwa też? Oczywiście tak. Jeżeli ktoś na przykład w tym terminie, nie wiem, wyjeżdża do sanatorium, czy go nie ma, bo gdzieś jest z rodziną poza Warszawą. Prawdopodobnie cykl szkoleń będzie powtarzany. Poza tym materiały szkoleniowe będą po przeprowadzonym szkoleniu udostępnione na naszej stronie internetowej. Będzie można sobie je pobrać w postaci pliku PDF i sobie przejrzeć to, poczytać i popatrzeć na to. Pytania odpowiadamy. Do kontaktów jest właśnie i strona, i adres mailowy, na których po prostu zainteresowanych zapraszamy. Panie Andrzeju, chciał Pan dodać jeszcze coś na koniec? To znaczy ciekawym wątkiem byłoby to, gdyby ta frekwencja była bardzo wysoka, taka, która przewyższa możliwości klubu, w którym teraz działamy. I myślę, że możemy taką deklarację złożyć, że niezależnie od liczby osób, które przyjmą, przyjmujemy, zrealizujemy zapraszam. To co najwyżej w innej sali. Szanowni Państwo, deklaracja została złożona, świadkowie są. Zapraszamy. 23 stycznia pierwszy warsztat, kurs brydża dla początkujących, czyli tak naprawdę ile osób przyjdzie, tyle klub pomieści. Jeśli ktoś chciałby się skontaktować również z sekcją brydżową, dostępna jest strona internetowa, odnośnik widzicie Państwo na dole, adres mailowy również zachęcamy i gorąco zapraszamy w imieniu organizatorów. Ja serdecznie dziękuję Panom za przyjście do naszego studia, wszystkich Państwa jeszcze raz mobilizuję do tego, żeby z tego zaproszenia Panów skorzystać. Do zobaczenia. Dziękujemy i do zobaczenia. Dziękujemy.